3 marca minęło 60 lat od dnia, w którym złączeni węzłem małżeńskim rozpoczęliście wspólne życie. Aforysta Antoni Regulski stwierdził, że małżeństwo to diament szlifowany całe życie. Większość ludzi uważa, że diamenty są piękne i cenne. Tak jest też zgodne małżeństwo. Jednak aby diamenty oddały pełnię swojego blasku, wymagają szlifowania. A to jest praca precyzyjna i dość ciężka. Panie wójcie, często pan uczestniczy w uroczystościach diamentowych Godach. Myślę o państwie Krystyna i Marianie Parada z Kochanowa. Tak, to jest taka uroczystość, która jest bardzo miła, przyjemna dla obu stron. Ja mam tą przyjemność reprezentować nasz samorząd gminy Kamienna Góra, wręczyć w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to też okazja do tego, żeby poznać tych ludzi, bo nierzadko są to bardzo ciekawe historie, tak jak akurat tu w tym przypadku. Pan Parada przez wiele lat był samorządowcem, był sekretarzem gminy Krzeszów, pracował również w gminie Gorzeszów, był radnym Rady Miejskiej w Kamiennej Górze, czyli jest to też okazja do tego, żeby trochę o historii naszej gminy się dowiedzieć. I z drugiej strony jest to też bardzo miła i przyjemna uroczystość dla samej rodziny, która czasami no, ma problem spotkać się w jednym miejscu, w jednym czasie, a z szacunku dla seniorów rodu zjeżdża się z całego świata czasami, żeby towarzyszyć im w tej pięknej uroczystości. No i w tym roku tak się składa, że kolejne dwie uroczystości, kolejne 60-lecia się zdarzają. Nie zawsze rodzina decyduje się na uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kamiennogórskim Ratuszu. Czasami ze względu na stan zdrowia uroczystości odbywają się w domach, czasami na świetlicy wiejskiej, tak za kilka tygodni w Jawiszowie będzie taka uroczystość, później w Czadrowie. Także staram się być na każdej uroczystości, żeby swoją osobą też podnieść rangę wydarzenia, żeby być świadkiem, żeby moja obecność powtórzona została przez małżonków, przez jubilatów. Przysięga małżeńska jest to okazja, żeby wręczyć w imieniu wszystkich mieszkańców gminy i kwiaty, i prezent. No i myślę, że wszyscy są z takiej uroczystości bardzo dumni i bardzo zadowoleni. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panią medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękować, że mogę uczestniczyć razem z Państwem, z całą rodziną w takiej przepięknej uroczystości. To dla mnie wielki zaszczyt, bo jak osobiście powiem, rok, w którym Państwo zawierali małżeństwo, rodziła się dopiero moja mama. I Państwa staż małżeński jest o 22 lata dłuższy niż ja w ogóle mam lat. Więc to pokazuje, jak długo są Państwo małżeństwem i jak wiele Państwo w swoim życiu dokonali, bo za tą szóstkę dzieci, 20 wnucząt i 17 wnucząt, jako wójt gminy serdecznie Państwu dziękuję. Drodzy jubilaci, od dnia, w którym stworzyliście związek małżeński, oparty na zaufaniu i miłości, minęło już 60 lat. Dzień po dniu wspieraliście się wzajemnie, dzieląc dobre i złe chwile, tworząc wspólnie historię swojego życia oraz spotykanych na tej drodze ludzi. Za sprawą tego jubileuszu patrzymy na Was z podziwem, z szacunkiem i z pokorą chylimy przed Wami głowy. Wiemy, że miłość to rzecz piękna, lecz trudna, wymagająca cierpliwości, wyrozumiałości i ciągłej pielęgnacji. Wdzięczność za tak wspaniały przykład wspólnej drogi życia wraz z najlepszymi życzeniami na przyszłość wyrażam w imieniu Wam najbliższych, ale także w imieniu całego samorządu gminy Kamienna Góra z wyrazami największego szacunku. Dziękuję. Dla pana Mariana proszę przyjąć. Myślałem, że pan, który do mnie przyszedł, tak. Samorządowy. Tak.
symboliczne dla. Poproszę kogoś o pomoc, dobrze? Dobrze, to szanowni Państwo, kto ma kieliszek, to wniesiemy teraz toast za zdrowie, miłość i szacunek tych dwóch Państwa, żeby jak najdłużej, żebyśmy się cieszyli jak najdłużej zdrowiem i miłością. Pani Krystyny i Pana Mariana, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.